Sytuacja, moi drodzy, wygląda tak. Jak niektórzy zauważyli, ja od czasu do czasu wtrącam może słowa niepoprawne, gramatycznie. Czasami niestety zaciągam również takim dziwacznym, można by było powiedzieć, akcentem. To jest spowodowane tym, moi drodzy, że ja wychowałem się za granicą. Przez 19 lat, od 4 miesiąca mojego życia, mieszkałem w Kanadzie. Tam skończyłem szkołę podstawową, tam skończyłem liceum i dopiero po liceum, 12 lat temu, przyjechałem tutaj do Polski i rozpocząłem swoją formację kapłańską. Przez 6 lat kształtowałem się w Wyższym Seminarium Duchowym w Łodzi, a przez te ostatnie 6 lat, jak ksiądz proboszcz powiedział, posługiwałem kościele sąsiednie Najświętszego imienia Marii. Przepraszam, jeśli będę czasami przekształcał pewne zdania. Można się śmiać, pozwalam. Natomiast też proszę o to, aby poprawiać, bo cały czas uczę się tego języka. Ja do tej pory jestem samoukiem. Ja gramatyki polskiej w ogóle nie znam, mówiąc szczerze. A więc to, co słyszę, to jest owocem właśnie sposobu, w jaki mówię w języku polskim. A więc liczę na to, że będziecie mi również pomagać i liczę na wyrozumiałość. To powstańmy, pomódlmy się na zakończenie tej mszy świętej w domu świętego Michała Archanioła, czyli za stawienicą świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archanioł, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodliwości za zasłon złego ducha, bądź naszą pomocą, obronić naszą, pokornie o to prosimy, a Ty pod niebieski zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skutek duszy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.